Puknij się, Jola, tu. Dzień dobry, kochani, witam się z Wami ze śniadaniem. Awokado, pomidorki. Zawsze chcę powiedzieć na fasolę cebula, hash browny i tosty z wegetariańskimi kiełbaskami, na to serek i jajecznica. I kawa w pięknym kubeczku. I paprotka w pięknej doniczce. I ketchup. I ketchup, tak. U mnie na YouTubie Ada gada, a ja się tutaj zajadam papierówkami, jeszcze od moich rodziców. Boże, pyszne, pyszne. Powiem Wam, że wtedy w domu nie zjadłam ani jednej. Za to tutaj smakują po prostu wybornie. Kawka już prawie wypita, a ja tutaj dla Was montuję filmik. Mój pierwszy z Polski. Lubię, jak to tak się nie powinnam tak robić. Mój pierwszy filmik z Polski. I fajnie, bo Radosław, nie widziałam, nawet nagrał też, jak robił te komórki. Także spoko. I to robił podczas mojego drugiego dnia pobytu w Polsce. Sama zobaczę, jak to wyglądało, jak się tam denerwował. No ja, kochani, biorę się za tą maseczkę oczyszczającą. Moja skóra błaga wręcz o pomoc. Nie wiem znowu, co jest grane, ale cały czas filtry. Przypuszczam na 100% cały czas filtry i cały czas tabletki histaminowe. Także jedno i drugie muszę odrzucić. Sprawdzimy, co to jest. Tak jak mówiłam, to jest ta maseczka Evelyn. Aktywny węgiel jagody Acai. Usuwa zanieczyszczenia, zapobiega zaskórnikom, reguluje wydzielanie sebum. Także sprawdzimy. Oczyszczanie, maseczka detoksykująca. Tak wygląda opakowanie, a ogólnie to mi się wydaje, że maseczki Evelyn to ma bardzo lekki w ogóle to jest. Nie wiem ile. Patrzcie w ogóle, zobaczcie, czy zobaczycie w opakowaniu ile jest. Czekajcie. O, widać tyle, o jest w opakowaniu. Wow, nieładnie, nawet mniej, tyle. Ja pierdziutka, ładnie to zrobione. Tyle, o jest w opakowaniu, widzicie tu, o. No, co ja mam powiedzieć, co ja mam powiedzieć? No jestem w szoku, że tak mało, naprawdę, no to jest tu, o, mniej niż pół opakowania jest. Jestem rozczarowana, mało powiedzieć. O, wow, ale to bierzecie do dłoni i to po prostu czuć od razu, bierzecie do dłoni i to od razu czuć, że to jest leciutkie, na maksa. Pięknie. No pierwsze wrażenie jak najbardziej na taka, wiecie dlaczego od razu Wam wydaję pierwsze wrażenia, bo pierwsza chyba jedna z niewielu maseczek, która mnie nie piecze po nałożeniu, bo przeważnie mam takie uczucie gwałtownego gorąca lub pieczenia przez chwilę, to tylko trwa, a ta jest okej, okay, aczkolwiek coś zaczyna się dziać. Ale spoko w nakładaniu, rzadka, troszeczkę więcej musiałam nałożyć, także teraz ile to jest, mniej trzeba pochodzić, kochani moi, mniej trzeba teraz pochodzić. 10 minut, 50 minut, pozostawić do wyschnięcia 50 minut, także ja poczekam, na nałożyłam sobie, jak widać, grubszą warstwę, poczekam do 10 minut, a tymczasem jest godzina 15, czyli czas chyba na obiad, nie? Co by tutaj zjeść ciekawego? Co by tutaj zjeść ciekawego? Chyba mam jeszcze troszeczkę botwinki, ale nie mam jajek, to nie, to botwinka, nie? A zaraz coś znajdę, jakieś warzywka. Tak myślałam, żeby zrobić leczo dzisiaj, ale chyba nie chce mi się tak długo stać w kuchni. Mam takiego lenia ostatnio, po prostu mi się nic nie chce. Naprawdę. To chyba ta pogoda, ten gorąc chyba, który zresztą bardzo mi się podoba i wcale mnie nie, w jakiś sposób nie boli, wręcz zachwyca, ale jakoś tak czuję taki straszny spadek energii. Tyle, że rozmawiałam z wieloma dziewczynami u mnie w pracy i mają podobną sytuację, także nie jestem sama. Kochani moi, będzie zupełna improwizacja, pokrojone pieczarki, pokrojone pomidory, pokroję paprykę, przecisnę czosnek, por i makaron z czosnkiem niedźwiedzim i po prostu taką zrobię pastę sobie z takim warzywnym właśnie sosikiem, tak, por zamiast cebuli, papryka, to i to, będzie spoko, będzie na pewno pyszne, przydałaby mi się natka pietruszki, a nie mam. No trudno, będzie bez natki pietruszki. Patelnie, moi drodzy, spryskam frylightem i tutaj mam o smaku masła, tak jak widzicie. I por nam już tutaj się delikatnie smaży. Ja Wam jestem szczera, tutaj zawsze dolewam troszeczkę oleju. Ja nie chcę, żeby to było takie jałowe, a jak Wam mówiłam, że nie używam, że nie jem mięsa, to po prostu jakieś tłuszcze sobie muszę w diecie przemycić. I robię to i waga się utrzymuje, jak potrzebuję, to chudnę. Dodałam już wszystkie składniki, oprócz czosnku, czosnek niech jeszcze chwilę poleży. I teraz muszę to troszeczkę wszystko przysmażyć, kochani, zarumienić, niech mi się zarumieni, niech mi te warzywka troszeczkę zmiękną. Tak, niech mi zmiękną. Dodam czosnku i dodam sosu pomidorowego. I uwierzcie mi, czy nie, takie danie z makaronem, możecie jeść na Slimming World, śniadanie, obiad, kolacja i będziecie chudnąć.
bo jak już nieraz Wam mówiłam, to na Slimming World chodzi przede wszystkim o clean eating, tak? Clean eating, czyli czyste jedzenie, że tak to można powiedzieć, czyste jedzenie, tak? Gotowanie od podstaw i można jeść wszystko. Pamiętacie ten, pamiętam, że jak kiedyś robiłam foodbooka, jak ktoś do mnie napisał: owoce na kolację, nie schudniesz, przytyjesz, tyle ryżujesz, nie schudniesz, przytyjesz, makarony na kolację, nie schudniesz, przytyjesz, hello, 30 kilo później, uwierzcie mi. A czy ze Slimming World 18? Uwierzcie mi. Łatwo to jest, już nieraz mówiłam, to jest magia, to naprawdę jest Wam ciężko wytłumaczyć. I teraz znowu coraz więcej, nie wiem chyba dlatego, że jest lato, coraz więcej Was wraca do tych właśnie moich foodbooków i do tego, jak mówię troszeczkę tam o Slimming World i piszę, zadaję mi pytania, także nie wiem, może dzisiaj usiądę i Wam troszeczkę wytłumaczę, o co tam chodzi. Ale mówię, jest to bardzo, bardzo trudne do zrobienia. Także no nie wiem jak to, no nie wiem, nie, naprawdę nie wiem jak to zrobić. Dobra, ogarniam ten bałagan po przygotowywaniu. Za chwileczkę będę zmywała maskę, aczkolwiek jeszcze nie wszędzie wyschła. Już czuję, że wysycha, bo czuję, że mi zaczyna ściągać, zwłaszcza tutaj policzki. Znaczy tu, o, przy nosie. O, jak to swędzi. No, tak wygląda obiadek, także życzcie mi, kochani, smacznego. Tutaj starłam, nie wiem, na tarce przejechałam takim serkiem raz, dwa, trzy razy, także nawet nie liczyłam, ile tutaj jest tego sera. Czy coś wreszcie będzie z tych chmur? Chyba nie, a przydałoby się, powiem Wam, bo naprawdę suchutko, ale za ładnie. A zobaczcie, co się dzieje. Masakra jakaś. Widziałam przed chwilą najpiękniejszego błękitnego szczeniaka. Po prostu cudo. Jezu, jaki piękny. Jak to ja? Oczywiście musiałam pogadać z panem. Ależ super. Jeszcze miał te ząbki, takie wiecie, kiełki ostre. Po całej ręce mnie tutaj ciachał, ale boski. Jezus, jaki piękny. Nie wiem, czy słyszeliście, znaczy pewnie nie, a może ktoś z Was tak, że tutaj w Anglii ostatnio chcieli zabronić stafików. Kiedy stafik to jest jeden z najbardziej popularnych psów w Anglii, no ale oczywiście zostało to przez rząd, parlament odrzucone, mówiąc, że te psy są z tradycją, że są tak zwanymi nianiami. Także dobrze, ale podpisywałam, powiem Wam. Dawałam swój podpis, wiecie, jak się daje, żeby po prostu było to rozpatrzone w rządzie. I potrzebnych było 100 tysięcy głosów, żeby w ogóle to podanie do parlamentu wysłać. I wyobraźcie sobie, że te 100 tysięcy, 160 tysięcy głosów zebrało się w niecałe 2 godziny. Także widać, że to są ulubione psy Anglii. No i tak jak właśnie było do śledzenia całe to posiedzenie online, w ogóle powiedzieli, że bzdura. Także tyle dobrego, bo byłaby rozpacz. Oj, byłaby rozpacz, chociaż powiem Wam, że wiele psów tutaj rasy zabronionej jest i jest okej. Okay. Teraz jest tak, że jeżeli udowodnisz, że Twój pies jest niebezpieczny, udowodnisz, że Twój pies jest bezpieczny, o w ten sposób, nieagresywny, to po prostu pies jest wpisywany w rejestr, ma tatuaż w uchu, albo nie zawsze ma tatuaż w uchu już teraz. I po prostu można tego psa mieć bez żadnych obaw, że ktoś kiedyś przyjdzie i nie daj Boże go zabierze i uśpi. Ja, kochani, właśnie nagrałam dla Was Enko i jeszcze dopiero zobaczyłam, teraz sprawdzałam film, musiałam ściągnąć wszystkie filmy na komputer i oczywiście jak szłam na pocztę, to się okazało, że nic nie było słychać, jak do Was gadałam, a coś tam do Was pogadałam, ale z takich rzeczy, które właśnie tam też mówiłam, to, że dzisiaj znowu wyrąbałam palcem w walizkę, które jeszcze nie wyniosłam na górę i wyrąbałam palcem, padłam, po prostu rozpłakałam się i znowu cała stopa mi zśniała, także ja nie wiem, co jest grane, po prostu nieszczęście za nieszczęście. Ale to jest tak zawsze, sami powiedzcie, że jeżeli na przykład ugryziecie się gdzieś w policzka albo gdziekolwiek, czy no nie, no to przeważnie gdzieś tam w środku w policzku, to później jak nigdy cały czas się w niego gryziemy. Tak samo właśnie zauważyłam, to już jest trzeci raz, że się w tego palca uderzyłam, znaczy tam w te palce, akurat dzisiaj w tego małego na 100%, no i cała góra mi znowu spuchła i ten paluch to już wygląda jak mała bułka. Oj, Matko Boska, ale nie boli tak bardzo. A jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie mojego zakwaszenia, no tak cienko, no jest ta zmarszczka mniejsza, jest zdecydowanie krótsza, mi się wydaje, tutaj jest bardziej krótka, ale tak nie jestem zbytnio zadowolona. Nie wiem, dlaczego to tak powiecie. Wiem, że powinnam pić dużo wody i zwłaszcza w ten dzień. Ale wiecie, że ja wody piję bardzo dużo. Ja 3 litry miję minimalnie. Piję minimalnie. Chociaż może dzisiaj mam gorszy dzień. Zauważyłam, że jeżeli mam po prostu suchą skórę, no to zawsze tak było. No, muszę przyznać, że jest różnica, ale nie jest to taka różnica, jak myślałam, że będzie. Niestety. Niestety nie jest taka różnica, na jaką liczyłam. I tak właśnie, jak bokiem zrobię, to się wydaje, że ona jest aż dotąd, ale ona nie, no jakoś teraz wygląda.
No trudno, no jest jak jest, no Boże. Ponoć to z czasem coraz lepiej wygląda, także wierzę, że z czasem będzie coraz lepiej. Wczoraj praktycznie w ogóle nie było widać, a dzisiaj znowu jest. Nie wiem, o co chodzi. Muszę sobie zrobić kolację, sałatkę jakąś, z pewnością sobie zrobię sałatkę, bo znowu po Polsce muszę przejść na małą dietkę. Znaczy nie muszę, ale chcę. Może sobie zrobię jakąś zieloną herbatę, bo teraz te gorące dni nie piłam herbaty. Przed wyjazdem do Polski tak i owszem, jeszcze mi się zdarzało, ale to jakiś czas przed wyjazdem do Polski, no bo już teraz się zrobiło naprawdę gorąco. A teraz już bardzo długo nie piłam kawy, jak najbardziej. Kawy mogę pić, 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 pić i pić, ale herbaty nie. A jeszcze wam chciałam pokazać, jakie przyszły do mnie kolczyki z AliExpress. Takie. Widzicie? Takie trójkąciki wkładane. O. A ja podobała nam się, spoko wyglądają. Tylko myślałam, że tak będą jakoś luźno tym dała, tak nie, nie za bardzo luźno. Tylko dziwo, nie mogę ich włożyć w lewe ucho. Tego mogłam, bo znowu mi tak jakby zarosło. Tego mogłam, a tego po prostu nie mogłam. Także zostałam już z tym, co dałam radę, żeby ich tych uszu tak za bardzo nie męczyć. Tak więc, kochani, robię sobie tę kolację, jest już godzina 19. Zrobię sobie właśnie, tak jak mówię, sałatkę, pooglądam MRD. Mam dużo prania do poskładania, także chciałabym to pranie całe poskładać. I tak dzień zleciał. A dzisiaj powiem wam też na oczach, nie wiem czy to widać, użyłam znowu mojej paletki, której już tak długo nie używałam. Od kiedy przyszła mi Sweet Peach to Face, to już tej nie używałam i użyłam sobie Naked. I powiem wam, że ona cały czas wygląda jakby była po prostu praktycznie nieużywana. Ja już wam pokażę, jak mało jest zużyta. Czekajcie, odwrócę was. Patrzcie, no same powiedzcie, no maleńko, co? Widać, których się najbardziej używam. Najbardziej używam tego, najbardziej używam tego. To jest mój ulubiony, właśnie tym dzisiaj sobie robiłam powiekę. Tego używam, tego używam, tego używam, tego używam. Tego czasami do robienia kresek, tego do robienia kresek. Z tym szarym mam problemy. Tego najczęściej w kąciku zewnętrznym oka, a tego najczęściej używam na dolnej powiece. A tak to no cienko, no cienko. I właśnie ja tak używam cienie, dlatego muszę przestać kupować paletki, a kuszą mnie, paleta za paletą mnie kuszą, a tu zobaczcie, jak ja mam dobrodziejstwa. Zobaczmy jeszcze tą paletę Sweet Peach, ile zużyłam. Też nie za wiele tego. Najbardziej zużył mi się ten cień, bo jego nakładam praktycznie cały czas na całą powiekę, który to jest. To jest Peaches and Cream. Później Nektar też bardzo lubię. Lubię też ten cień tutaj. Później ten bardzo lubię. Bardzo lubię. On jest po prostu uroczy. Zobaczcie. On jest taki piękny. Zielonego chyba raz użyłam. Ten brązik lubię. Ten tutaj Candied Peach też lubię. Ten do robienia kresek też właśnie lubię. No a tak to... No ten też użyłam. A tak jeszcze powiem wam, nie użyłam chyba. Czy jest jakiś, którego nie użyłam? Nie, wszystkie użyłam, ale no widzicie, ja właśnie tak bardzo powoli, ja tak rzadko się maluję, jeżeli chodzi o cienie, albo po prostu robię to w tak jasnych kolorach, że ja nie potrzebuję tych paletek, nie potrzebuję paletek. A paletek, moim zdaniem mam naprawdę dużo, jak na moje potrzeby, oczywiście nie jest to nie wiadomo ile, nie wiem jakie ilości, myślę, że zmieściłabym się z 10 w 10, ale no jak na moje potrzeby, no sami widzicie, że ja po prostu nie potrzebuję ich kupować i sobie powiedziałam, że nie będę kupowała więcej i już. A coś mi się z tą paletką Speech stało. Zobaczcie, nie domyka mi się z tej strony. Ogólnie to opakowanie... O, już się domknęło. Nie, nie domknęło się. Ogólnie to opakowanie takie trochę kiszkowate, takie kiczowate. Tak, także tak mnie troszeczkę korciła najnowsza paletka Anastazji, ale nie, nie i już nie będę kupowała, nie potrzebuję. Tym bardziej tam są kolory znowu jakieś fikuśne, fiolety, róże, a ja po prostu tego nie potrzebuję. I dajcie znać, jeżeli chcecie, to ja wam pokażę wszystkie paletki, jakie mam. Zostawiłam sobie takie, których używam najczęściej, aczkolwiek też nie bardzo często. Też chorowałam na jedną paletkę Star, to była ta coś tam, na którą tak chorowałam, 45 funtów na nią wydałam, a użyłam jej tak naprawdę z 20 razy. Czujecie? I... Puknij się, Jola, tu! Nie będę więcej kupowała i tu obiecuję sobie przy Was, że w tym roku, mamy dopiero dzisiaj 24 lipca, ale w tym roku żadnej palety do oczu nie kupię. I jeżeli kupię, to zrobię Wam rozdanie z czymś innym, ale tak sobie przyrzekam, żadnych palet więcej w tym roku. A jeszcze chciałam pokazać, co mam na ustach, bo dosyć często, jak gdziekolwiek się pokażę, czy na Instagramie, albo gdzieś właśnie w tym, to się pytacie, co to jest. A to jest błyszczyk, moi drodzy z Pixi. Pamiętacie, w kalendarzu dostałam taki zestaw trzech rzeczy z Pixi i to jest właśnie jeden z tych błyszczyków i on się nazywa Hanshin. Tak wygląda, taki jakby holograficzny.
Spoko, tak troszeczkę te usta rozjaśnia, nigdy jego nie dawałam na żadną inną szminkę, bo podoba mi się taki właśnie efekt, taki leciutki. Często jak sobie robię wieczorem, jak gdzieś wychodzę, takie ciemniejsze, mocniejsze oczy, to zostawiam ten błyszczyk tylko. Tak, kochani, wygląda moja sałata, może nie najlepiej, ale po prostu nie chce mi się cudować, także miks sałat, sterta marchewka, nasza ogródkowa rzodkiewka, pomidory, trzy plastry halloumi i dodam tutaj sobie takiego oleju, extra virgin oil, także zobaczymy. Już chyba go próbowałam, dobra ta oliwka była. A jeszcze zanim wyjdę z kuchni, to chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o tuszu do rzęs. Zobaczcie, nie wiem czy Wy widzicie, to jest jedna jedyna warstwa. I to jest tusz do rzęs, moi kochani, number 7 Dramatic Lift. I naprawdę bardzo przyjemny tusz. Naprawdę, ja mam taką miniaturę, jak też gdzieś kiedyś dostałam. Ogólnie number 7 tak ludzie w miarę chwalą, ja jakoś nigdy, nie wiem... Jakoś nigdy nie jestem do nich przekonana. Kupiłam sobie serum, jest ok. Advanced Repair Serum, jest ok, jest naprawdę ok, ale bez żadnych rewelacji. Po czasie zauważyłam, że mnie zapycha. Od Ani mam cały czas ten peeling z number 7. On jest dobry, jest dobry. Lakiery do paznokci lubię z number 7, szminki lubię z number 7. No i ten tusz pierwszy naprawdę, naprawdę mi się podoba. Tylko że ceny z number 7 są porównywalne. Można by powiedzieć prawie, że no nie, no może do Maka nie, ale za to trzeba zapłacić około 15 funtów w Maku 2022. Także nie jest taka kolosalna różnica. I 6 miesięcy oczywiście do zużycia. Tą miniaturę myślę, że po miesiącu wyrzucę.